Gdzie się znajdujemy? W ulicy Plebańskiej, w świetlicy, w której jest realizowany projekt usługi społeczne w gminie Biała Podlaska, której siedzibą jest Klub Seniora gminy Biała Podlaska. Klub Seniora gminy Biała Podlaska, od tego zacznę. Kiedy powstał, kogo zrzesza i dlaczego został stworzony? Klub Seniora został utworzony w ramach projektu unijnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt ten jest realizowany od czerwca 2021. Jest to szeroki projekt, różne aspekty jakby poruszamy w związku z tym projektem. W ramach tego projektu została wyremontowana ta świetlica, w której się teraz znajdujemy, pod kątem prowadzonego tutaj Klubu Seniora. I odbywają się tutaj zajęcia Klubu Seniora. Wydawałoby się, że Wólka Plebańska nie jest w centrum gminy Biała Podlaska, ale rozumiem, że panie, które są chętne, panie, panowie, którzy są chętni do tego klubu uczęszczać, mają zapewniony również dowóz. Tak, tak jak najbardziej. Uczestnikami projektu są mieszkańcy całej gminy i tutaj oczywiście dysponujemy dowozem z każdego zakątka naszej gminy. Ile tych osób jest? W klubie seniora 50, a uczestników projektu mamy 80. W większości są to panie. W większości są to panie. Ale panowie też są. Incydentalne. Jesteśmy dyskryminowani. Nie, absolutnie. Gdybyście reflektowali, byłoby was więcej. Niestety mężczyźni chyba bardziej unikają jednak takich działań stricte społecznych, dlatego jest ich mniej. Za 40 lat się zgłoszę. Zapraszamy. Co proponujecie w tym klubie seniora? Jak wyglądają zajęcia? Katalog usług jest bardzo duży. Tak, dzisiaj akurat będą zajęcia komputerowe i zajęcia ruchowe. Generalnie w ramach projektu są prowadzone też zajęcia artystyczne, kulinarne. Jest zaplanowanych kilka wyjazdów, wyjście do kina, wycieczki. Wczoraj miało miejsce właśnie wyjście do kina. Nasi uczestnicy byli w kinie Merkury. Natomiast jeszcze są planowane spotkania integracyjne i wycieczki. Zmiany demograficzne w gminie Biała Podlaska są również widoczne i te pomysły i zajęcie się seniorami jest wskazane. Tak, jak najbardziej jest wskazane, jest takie zapotrzebowanie. Nasz pomysł spotkał się z pozytywnym zaopiniowaniem przez naszą grupę seniorów. Chętnie uczestniczą w naszych zajęciach i mamy nadzieję, że tak zostanie do końca realizacji projektu. Projekt ciekawy, projekt, z którego skorzystają seniorzy gminy Biała Podlaska, ale nie byłoby tego projektu bez waszej pracy i bez wkładu środków zewnętrznych. Jakie środki tu pracują i skąd są skierowane? Środki są kierowane z Unii Europejskiej w wysokości ponad 1 200 000 złotych. Pozostałą kwotę, wkład własny stanowią świadczenia naszych uczestników oraz wkładem własnym jest też ta świetlica. No to jak tutaj się dobrze bawicie? Dobrze idzie? Bardzo dobrze nam idzie. Piszemy artykuł. Uczymy się uczyć napisać na maszynie artykuł. Na maszynie. Tak, na tobie. Tak, na maszynie. Na maszynie. To jest kochany. Wszystko trudne, bo nic nie umiemy. Ale nauczyciela macie fajnego. No mamy fajnego, pewnie, że. No piszemy artykuł, tylko nam nic nie wychodzi. To nic nie wychodzi. Komputery panie mają? Nie mamy. To są ciekawe. Ale bardzo ciekawe. I teraz szukają panie C, tak? Tak, szukamy teraz C. C. Gdzie to C jest? I teraz. Mamy tu teraz C. Już C napisałaś. Teraz, tak. Teraz I. 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 Spacja. Tur. Odstęp. O. Na. Święty, N, no tutaj. N, A. No i co żeście ciekawego tutaj namodziły, drogie panie? Napisałyśmy to, co nam na ekranie pokazali. Czyli w domu na pewno czuję, że macie komputer. Mam komputer, ale nie pracuję na nim wcale. Wydaje się, że może cuda robić, co? A trzeba się wziąć właśnie za to, bo tak to tylko zdjęcia pozrzucane są. A ja znowu zdjęcie. Nie, ja w telefonie znowu. Nie ma komputera, ale w telefonie wszystko zrobię. Skąd decyzja na to, żeby wziąć udział w klubie seniora? Żeby się wyrwać z domu, między ludzi, coś się nauczyć, zapomnieć o kłopotach. Ze wszystkimi być tutaj razem. Macie tutaj klawą ferajnę.
Bardzo fajna, zgrana grupa jest, także się cieszymy, że jesteśmy w tej grupie. Znaczy jest, laptop jest. Ale nie korzystam. Nie korzystam. Dopiero się uczę, pierwsze moje kroki. I jak? Da się to opanować? Da się opanować. Tylko kilka godzin? No niestety tak.